Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja już mówiłem w pierwszej części debaty, co do pryncypiów na pewno będziemy się w ocenie tego budżetu różnić. Ja będę mówił, że to jest budżet obłudy. Pan minister będzie mówił, że to jest budżet najlepszy z możliwych. Ale z jednym się na pewno zgodzimy. Sprawy nie idą w dobrym kierunku. Pierwsza wersja budżetu w połowie roku była bardziej optymistyczna. Później była przygotowana druga wersja budżetu. Teraz zaskoczyły, miało być 1,8 rok do roku, jest 1,4. Można się pocieszać, że było 0,4 później, a wcześniej było 0,2, a więc no 100% wzrost, jeżeli chodzi z kwartału na kwartał. Ale prawdopodobnym jest, zarówno prognozy dla strefy euro szacują wzrost około 1% rok do roku. Stopa oszczędności w Polsce bliska zero, a więc ani eksport, ani popyt wewnętrzny tutaj. Nie można oczekiwać wielkich wzrostów. I w związku z tym krótkie pytanie. Plan B do pana ministra. Jaki ma pan plan B? Jeżeli te wszystkie założenia okażą się nierealne, będą znacznie niższe, jak rząd będzie próbował zaradzić tej sytuacji w przyszłym roku? Dziękuję.